Bolesławiecki zegar na wieży ratuszowej znów odmierza czas. W lutym bieżącego roku trafił do naprawy i konserwacji. Prace właśnie zostały zakończone, a przeprowadziła je firma z Zabrza. Zegar powstał w 1885 roku w znanej wytwórni zegarów C. Weiss w Głogowie. Od 1886 roku z przerwami odlicza czas mieszkańcom Bolesławca. Przypomnijmy, w 2004 roku Rada Miasta Bolesławiec nadała zegarowi ratuszowemu nazwę Kuranty Pana Adama. Na cześć bolesławieckiego zegarmistrza Adama Kowalskiego, który przez lata opiekował się ratuszowym zegarem i co drugi dzień do roku 2000 wchodził na wieżę, aby nakręcić mechanizm zegara.